nazywam się Andrzej Gremek. Witam Państwa. Tu mam obok mego przyjaciela, majora Suchodolskiego. Siemanko, cholera jasna. I tego. I opijemy napój, gorąco jest. I chcemy temperatura zacząć, jest taka, jak nie wiem co. No tak, ale chcemy zacząć forum kolorum. No właśnie, będzie to. No właśnie. No i właśnie, i co panie majorze, z tym zrobimy, no bo tu jest duży temat. Duży temat. Gruby śmierdzący. No właśnie. I co pan na to powie? Mam pragnienie coś zrobić z tym światem, żeby oni po prostu szanowali nas, a oni po prostu próbują niszczyć, ale takiego czegoś nie będzie. Ale panie Suchodolski, no niestety, no. Nie mów na mnie pan, ja Wojtek jestem. Wojtku Suchodolski. O, właśnie. Wojtku Suchodolski. To trzeba też wziąć to pod uwagę, że no niektórzy ludzie mają jakby odrębne. A ja panu powiem, typ niektórzy myślenia. Ludzie upadają, a ja nie upadam, ja podnoszę się. Oczywiście. Chcieli mnie usunąć w jakiś sposób na YouTubie, ale im to nie wyszło. Kutasa pierdolnego. I bardzo dobrze, bo żeby ciebie nie było na YouTubie, to by oglądali spadła. Automatycznie to na YouTube to byś... Bardzo lubił mnie oglądać. A tu mamy przykład właśnie sąsiada. Jebać sąsiada. Nie, no gdzie? A co może zrobić dla mnie? Nie, no takiego sąsiada, że taki mur postawił. I tu, jak w więzieniu. I tu znowu jakieś tam dziury zapycha. No niestety, ale to jest życie. No. Wojtek, ja powiem tobie to, że temu on to zrobił, że po prostu on posiadłości nie szanuje tego. On powinien dbać o to. Ja okno wstawiłem, całe te wszystko, miał zapalenie płuc, całe te dbam. No to okno. Dałem mu dzisiaj też apap, nie apap, żeby on, żeby nie charkał. Ale on ze swojej strony nic tobie nie daje. Nie. No to właśnie bardzo źle, no, bo jakaś współpraca powinna być, no. Tak się dla mnie przynajmniej wydaje. No, nie wiem jak tobie. Ale mi się wydaje, że jesteś ciutkę poszkodowany z tej strony. O, dobrze powiedziałeś. Nie jestem poszkodowany, bo mi nikt nie poszkodował. Bo ja muszę walczyć o swoje godność. No tak, ale Wojtek, ale co nagraliśmy ostatni filmik, że ktoś powiedział, że ty jesteś bezużyteczny, niepotrzebny na tym świecie, to jest nieprawda, bo masz dużo zdolności, dużo robisz dla ludzi. I to mogę potwierdzić. Proszę bardzo. Ostrzyżony, ogolony. Fajna fryzura. I to dzięki właśnie Wojtkowi. Co? Ja nie chciałem żadnych pieniędzy od ciebie. A nie, oczywiście, że nie. Bo mam szacunek do ludzi. Nie, oczywiście. Niech ludzie mają szacunek też do mnie. No i mam nadzieję, że właśnie po tym filmie państwo zmienią zdanie na temat majora Wojtka, że to nie jest taki człowiek bezużyteczny, bo on naprawdę on potrafi coś zrobić, tylko on nie ma możliwości, on nie ma przez... Co zrobić?
Kogo ale... rozjebać? To się mówi. Ale, rozjebać? Ale Wojtek... Rząd? Co, co robi rząd z nami? Ale Wojtek... Ale... Co, przepraszam bardzo. Co robi rząd z nami? Oni chcą zniszczyć tych słabszych. Rząd, czyli Kononowicz. O właśnie. A to nie rząd. Właśnie. To nie rząd jest. To, co po, precz z Kononowiczem. To, co powiedział nagrywający, właśnie precz... O, dobra. Precz z Kononowiczem. Nie. No, nie. Kononowicze to... Niech on dba o siebie. Nie. O swoje zdrowie. Nie. Wcześniej chciałem... Co on ma? Wcześniej, co on ma? Ale Wojtek, wcześniej chciałem kandydować na Krzyśka. Żeby Krzysiek był prezydentem. Żeby Krzysiek się wybił. Coś ze sobą zrobił. A teraz... Nie. Masz rację. Precz. Koniec. Koniec z prezydentem. O, właśnie. Dobrze powiedziałeś. Piątka i żółwik. Cholera jasna. Tak musi być.